Wiele się dzieje w kościele, w społeczeństwie. Słyszymy o takich czy innych walkach. Jak się w tym odnaleźć, dlaczego tak a nie inaczej jest, o tym będzie właśnie dzisiaj. Walecznie. Walka i rozeznanie. Serdecznie zapraszam. Jeśli mówimy o walce, to nie chodzi przede wszystkim i na pewno w pierwszej kolejności o walkę z systemami politycznymi, ekonomicznymi, a nawet yy, walce między ścierającymi się światopoglądami. Nie chodzi nawet o to yy, w pierwszej kolejności, yy, co dotyczy nas samych, a więc walki ze słabościami tendencjami do zła, ostatecznie z grzechem. Toczymy walkę z diabłem. Tak ustawia sprawę papież Franciszek. A święty Paweł, apostoł, w liście do Efezjan w szóstym rozdziale uczy nas: Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Więc walka duchowa trwa. Trwa w nas, trwa wokół nas. Z jednej strony mamy takie, by, zgodzicie się chyba ze mną, duchowe zepsucie, które jest dziś w świecie. Bardzo często to, co jest złem, to, co jest grzechem, nazywane jest jako coś dobrego. Nieraz nawet jako prawo człowieka. Nie mało tutaj sporów, kłótni, różnych inwektyw pod adresem adwersarzy. Nie w tym rzecz. Zepsucie, które dotyka serca, że człowiek już nie widzi tak naprawdę tego, co jest piękne, nie rozpoznaje tego, co jest autentycznie ludzkie i tego, co prowadzi do szczęścia i do życia. To zepsucie przejawia się odrzucaniem przykazań, Odrzucaniem Pana Boga i takim konsumpcyjnym stylem życia. I tu nie chodzi tylko o jedzenie czy posiadanie, ale taki indywidualizm. Ja to nazywam chcieństwem wszechpanujące chcieństwo bo ja chcę, albo bo ja uważam, bo ja tak myślę bo ja mam prawo oczywiście, że ważne jest to, co myślimy, czujemy, co jest dla nas ważne i bardzo cenne jest kiedy to pokazujemy, mówimy o tym, dzielimy się z tym, ale kiedy nasze działanie i nasze myślenie cały czas jest podporządkowane temu, bo ja i tutaj są różne warianty, to tak naprawdę to zepsucie wchodzi coraz bardziej w nas, nie rozpoznajemy Boga i jego prawdy. Papież Franciszek w adhortacji gaudetę te exultate napisał. Zepsucie duchowe jest gorsze niż upadek grzesznika, ponieważ polega ono na ślepocie wygodnej i samowystarczalnej, przy której wszystko zdaje się być dopuszczalne: oszustwo, oszczerstwo, egoizm. Więc walka duchowa trwa, walka o ludzkie serce, o Twoje, o moje serce, walka duchowa w wymiarze jakichś grup społecznych czy w wymiarze całego społeczeństwa, narodu. Kontynentu i świata. To jest walka o to, yy, gdzie będziemy. Yy, komu damy władzę nad sobą Panu Bogu czy sobie samemu, a nawet diabłu? Yy, nie możemy od tego tematu uciekać. Ja absolutnie jestem daleki od demonicznej wizji świata, yy, a może lepiej powiedzieć, takiej zdemonizowanej, gdzie wszędzie widać diabła. No, takich kaznodziejów też mamy, i to nie jest dobra Droga, nie jest to właściwy kierunek. Ale nie możemy też wszystkiego, co się dzieje w świecie, rozpatrywać tylko taką ludzką logiką, bym powiedział, szkiełkiem i okiem i ludzką myślą. Bo przecież nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw diabłu, przeciw pierwiastkom duchowym zła. Więc chrześcijanin. Toczy walkę. Yy, I ta walka duchowa jest czymś normalnym. Jeśli oczekujemy, że w naszym życiu osobistym czy społecznym wszystko będzie tak wygładzone, to jesteśmy dalecy od prawdy. Yy, patrząc do apotegmatów ojców, yy, bardzo trafny jest taki tekst. Powiedział brat do pewnego starca: Nie dostrzegam żadnej walki w mym sercu. Starzec rzekł mu na Jesteś niczym poczwórna brama, aby kto tylko zechce z każdej strony mógł wejść do ciebie i z ciebie wyjść, a ty jesteś nieświadomy tego, co się dzieje. Jeśli będziesz miał jednak drzwi i będziesz je zamykał, nie pozwalając by przeszły przez nie złe myśli, wtedy ujrzysz je stojące na zewnątrz i walczące z tobą. Yy... Potrzebujemy yy... Zdrowego nauczania wiary, potrzebujemy mocy Słowa Bożego i bycia w kościele, i potrzebujemy takiego rozsądku, żeby umieć rozróżniać dobro od zła, ale też by chronić siebie. Dlatego też czytamy w Piśmie Świętym, że w tym oczekiwaniu też na przyjście Pana, a więc to jest nasz czas, to jest czas Kościoła, mamy przyoblec się w pełną zbroję Bożą byśmy zdołali się przeciwstawić w dzień zły i ostać zwalczywszy wszystko. I Paweł mówi nam, a więc weźcie do walki, czy stańcie do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą, przyoblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha. To jest słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Nie, nie lękamy się yy, diabła, bo jest wielki. Yy, wyznajemy wielkiego Boga, Boga, który jest ponad wszystko. Bierzemy to, co Bóg nam dał i co daje nam Kościół. Yy, byśmy walczyli, byśmy zwyciężali. Ale wpatrzeni w zwycięzcę, w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który powtórnie przyjdzie, właśnie by pokazać, że to on jest zwycięzcą i każde oko zobaczy tego zwycięzcę. To jest właściwa postawa chrześcijanina wobec duchowej walki. Nie otwiera wszystkich drzwi, nie ulega takiej pokusie żeby ze wszystkimi zawsze w zgodzie, ze wszystkimi tak ułożyć się. Oczywiście mamy być przyjacielscy, mamy troszczyć się o zgodę, o braterstwo, poszukiwać tego co nas łączy, nawet z tymi którzy wydają się być naszymi wrogami i największymi przeciwnikami. Ale nie możemy tego robić za cenę wpuszczenia na przykład w swoje serce tego co jest złe. Jakichś fałszywych ideologii, jakiegoś fałszywego rozumienia na przykład człowieka, praw człowieka. No i nawet chrześcijanie niestety ulegają takim pokusom, mówiąc, że nie trzeba wszystkiego normować prawnie, że dawajmy ludziom wolność. Oczywiście wolność jest fundamentalna, ale nie możemy przekraczać tego, co jest przykazaniem danym od Boga. Bo inaczej polegniemy w duchowej walce. Nie przesadzajmy więc, nie przesadzajmy. Ale pamiętajmy, że diabeł istnieje realnie i co próbuje z nami zrobić? Okłamać nas, ukraść nam szczęście i ostatecznie nas zabić. Ale Bóg nas wyciąga z tego wszystkiego, kiedy zwracamy się do Niego i wtedy zwyciężamy. A więc bądź zwycięzcą. Zwycięzcom nie mieczem, ale miłością, świętością swoją, pragnieniem Boga, życiem Ewangelium. Abba Antoni powiedział: Jak ryby, które za długo leżą na brzegu, giną, tak i mnisi, którzy zwlekają z powrotem do celi albo wdają się w rozprawy ze świeckimi, tracą zdolność do skupienia. To też jak rybie do morza, tak nam potrzeba wracać do celi, abyśmy przebywając zbyt długo na zewnątrz nie zapomnieli o czujności wewnętrznej. Jeśli chcemy zwyciężać i być po stronie Jezusa, musimy być czujni. Oczywiście yy, Antoni mówi o mnichach, yy, a my nie jesteśmy mnichami. Yy, żyjemy w świecie, yy, różne powołania mamy, style życia, ale nie mamy tej celi, ale tą celą dla nas będzie nasze bycie z Bogiem, nasze bycie w Kościele. I dlatego ten apotegmat Antoniego jest bardzo dla nas. Bądźmy czujni, obserwujmy siebie, obserwujmy to, co jest wokół nas, co przynoszą ludzie, będąc otwartym na ludzi, słuchając ludzi, absolutnie nie tworząc. Czegoś na wzór chrześcijańskiego getta, bo to byłoby tragiczne dla Kościoła i dla nas, bądźmy czujni. Czujmy na to, co wpada do naszego ucha, na co patrzymy, a ostatecznie później o czym mówimy. Jeśli chcemy być czujni, to zróbmy taką rewizję naszego bycia w internecie, jakie treści przyjmujemy, kto staje się tak naprawdę dla nas. Autorytetem, to znaczy tym, kogo słuchamy, za kim podążamy, kogo podpatrujemy. Bądźmy czujni, bo nieprzyjaciel krąży, szukając kogo pożreć. Tak mówi święty Piotr. Dlatego, co możemy zrobić? Jeden z ojców pustyni mówi tak: Że jakoś to dziwnie jest, że kiedy modlimy się, to myślimy, że Pan Bóg nas widzi i zawsze słucha, ale kiedy grzeszymy, to już myślimy, że On nie widzi i nie słyszy. Bądźmy czujni, kiedyś jeden z ewangelizatorów europejskich na takim spotkaniu, na którym byłem, dawał piękne świadectwo, jak ocenić, czy dana treść na przykład w internecie czy w telewizji. Jest odpowiednia dla Niego, czy dla Jego rodziny. Tak? I on mówi tak. Jeśli puszczam telewizor, to gdyby siedział ode, mnie, to gdyby siedział obok mnie Pan Jezus, to oglądałbym, czy nie? Czytałbym dany tekst, czy nie? Wypowiadałbym dane słowa, czy nie. Proste i bardzo takie budujące. I łatwe do zastosowania. A więc spróbujmy. Panie Jezu, dobre czy złe? Wreszcie potrzebujemy rozeznawania. To wielka sztuka, ale nie da się żyć owocnie i żyć stabilnie bez rozeznawania, bez rozpoznania tego, co pochodzi od Boga, a co nie jest wypływające z niego, by rozpoznać, co służy naszemu życiu, a co służy naszemu zniszczeniu. Paweł Apostoł, pisząc o Thesaloniczan, zostawia nam bardzo prostą zasadę: Wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. A więc badaj, badaj swoje serce, badaj okoliczności Twojego życia. Potrzebujemy rozeznawania. Żeby rozpoznać głos Pana Boga, Yy, niezbędne jest prowadzenie życia wewnętrznego. A więc to wszystko, co yy, omówiłem w czasie naszych rekolekcji. Ale potrzebujemy to rozpoznanie prowadzić właśnie w duchu kościoła, żeby nie pomylić się, żeby moje nie było yy, pierwsze, ale to, co odkrywam w sobie, to, co jest bardzo indywidualne, by zestrajać z tym, co obiektywne i wspólnotowe. Żeby to rozeznawanie rzeczywiście było skuteczne, prawdziwe, owocne, potrzebujemy postawy słuchania. Słuchać Pana Boga, ale słuchać też ludzi. Słuchać siebie, bo o sobie nie wolno zapomnieć. A więc odczytywać nasze pragnienia, nasze różne tendencje nazywać, oczekiwania określać ale patrzeć też jak żyje kościół, co kościół mówi i co mówią jak patrzą jak żyją ludzie wokół mnie. Bardzo pomocne jest więc nasze zaangażowanie w kościół, we wspólnoty, bo wtedy łatwiej się rozeznaje, mając wielu świadków wokół siebie, ludzi, którzy mogą nas nieść, inspirować. Czasem napominać, a przede wszystkim budować. Potrzebujemy wreszcie takiej otwartości i zgody na to, że głosimy i szukamy prawdy. Bo w rozeznawaniu o prawdę chodzi. W rozeznawaniu chodzi o to, by odkryć najlepszy plan, jaki Pan Bóg ma dla nas. Jak możemy rozeznawać? No, Święty Ignacy Loyola daje bardzo prostą naukę. To codzienny rachunek sumienia, nie tylko przed spowiedzią, kiedy patrzymy, co zrobiłem złego przede wszystkim, ale rachunek sumienia taki codzienny, gdzie najpierw wstaję w obecności Boga, jestem przed tym, który mnie kocha, a potem dziękuję Mu za to wszystko, co się zdarzyło, dobrego, takie zwyczajne sytuacje. Później proszę o łaskę poznania prawdy o sobie samym. Następnie podejmuję analizę, jak wyglądał dzień, poszczególne pory dnia, jakie były moje myśli, uczucia, jakie działania podjąłem, jakie okoliczności były tych słów, właśnie czy myśli, czy jakichś decyzji, które podjąłem, czy działań, które stały się moim udziałem. Odkrywając to, co jest niewłaściwe, to co ostatecznie. Jakoś niszczyło mnie, za to przepraszam Boga i proszę o pomoc, by w następnym dniu unikać właśnie tego, co jest szkodliwe. To taki zwyczajny, codzienny i prosty sposób na rozeznawanie. Bo widzisz, w rachunku sumienia i w naszym życiu nie chodzi tylko o to, żebyśmy nazywali dobro zło, ale byśmy odkrywali, co jest wolą Pana Boga, byśmy odkrywali, w jaki sposób Pan Bóg chce do nas przychodzić, w jaki sposób chce z nami żyć. I to jest taka naturalna droga do zwycięskiego życia. Nie tyle, żebyśmy walczyli ze sobą, walczyli ze swoimi pragnieniami, i nawet walczyli z diabłem, ale byśmy coraz bardziej przybliżali się do Boga, coraz bardziej przybliżali się do Jego miłości i tą miłość przyjmowali. Żebyśmy mogli rozeznawać, to potrzebujemy milczenia i oczywiście światła Ducha Świętego. Czy to jest ważne? Bardzo. Papież Franciszek mówi tak. Proszę wszystkich chrześcijan, aby każdego dnia nie zaniedbywali szczerego rachunku sumienia, dokonywanego w dialogu z Panem, który nas miłuje. Zadanie domowe z rekolekcji będzie takie: Zrób rachunek sumienia. I tam zobaczysz tą walkę, która się toczy w tobie czy wokół ciebie. Tam zobaczysz swoją czujność bądź jej brak. I przybliżysz się do Pana, do Jego woli. I praktykujmy rachunek sumienia każdego dnia albo przynajmniej kilka razy w tygodniu. Ta Biblia, fragmenty Bożego Słowa i doświadczenie Kościoła prowadziło nas w czasie tych rekolekcji. Jak przetrwać czas zamętu, niepewności, yy, trzymaj się zdrowej pobożności, a przede wszystkim wzrastaj w życiu duchowym. Yy, troszczmy się o Biblię, o modlitwę i o stałość. Chciejmy przeżywać pięknie liturgię, Eucharystię, kochajmy Kościół i wyznawajmy zdrową doktrynę katolicką. Wreszcie tocząc codzienną walkę. Miejmy świadomość, że Pan Jezus jest zwycięzcą i On chce, byśmy byli czujni i podejmujmy codzienne rozeznawanie. Kończymy nasze rekolekcje. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Odprawię Eucharystię za wszystkich, którzy choćby jedną yy, naukę słuchali, yy, w jednym spotkaniu uczestniczyli. Będę polecał Panu Bogu wszystkie Wasze intencje, Wasze rodziny. Wasze radości i wasze niepokoje. Wiele osób napisało pytania, więc owocem tych rekolekcji będzie dodatek specjalny, gdzie króciutko odpowiem na każde z postawionych pytań. Bardzo serdecznie do tego szczególnego spotkania, takiego już bardziej dla intelektu, dla poznania i dla naszej wiedzy, Zapraszam.